Na serwerze BoxFlip i Meister.pl pojawił się nowy NPC, czyli CoinFlip. Zostałem hazardzistą, obstawiam smocze odłamki, no i musicie obowiązkowo zobaczyć ten film do końca, żeby się przekonać, ile zarobiłem, a może i przegrałem. Powiem tak, widzowie, uważajcie na tego NPC-ta, bo jest niebezpieczny, z głową trzeba grać. W tym filmie losuję Lucky Blocka, zostaw lajka, suba, w komentarzu napisz swój nick z gry, no i 200 łapek do końca dzisiejszego dnia. Już jutro o 20:00 wlatuje kolejny film. Ja nie przedłużam, miłego oglądania. No witam serdecznie. Serdecznie, kolejny dzień, kolejne przygody na BoxFlip i Meister.pl. Codziennie 20:00 daily, więc widzowie, subskrybujcie kanał. Tu się pojawia osoba, która wygrała Lucky Blocka z ostatniego odcinka, gratulacje. Robimy to samo teraz, co odcinek będziemy losować Lucky Blocka, więc zostaw sobie lajka, suba, wiadomo, wiadomo. Nieważne, widzowie, dzisiaj daję po tytule: zostajemy hazardzistami największymi na Mindstarze. Zapytacie się, kamper, co ty wymyślasz, dla jaki hazard, o co tutaj chodzi? Ja mówię tak, widzowie, pojawiła się aktualizacja, o której po prostu mówiłem we wczorajszym odcinku. No i mamy tutaj CoinFlipa, gdzie można obstawiać smocze odłamki po prostu na CoinFlipa. Wygrasz, no to się to chyba dubluje, przegrasz, no to tracisz po prostu wszystko. No i widzowie, ja postanowiłem sobie tak, że ogarniam smocze odłamki i temat jest prosty, bo to wydaje mi się, że to jest, musi być matematyczne obliczenie, ale powiem to wszystko zaraz w sumie, albo nie, teraz. Bo chciałem się pójść bić, żeby wam o tym mówić, ale no nie będziemy się bić, kurde, z takimi odłamkami. Matematycznie działa to tak, że żeby obstawiać, wydaje mi się, że trzeba zawsze mieć tą samą kwotę, jakby cały czas, nieobojętnie, nic nie zwiększać, obstawiamy cały czas, dlatego mam 32 smocze odłamki podzielone na ogromną ilość i za każdym razem, za każdą grę daję 32 smocze odłamki u trenera, w sensie u CoinFlipa, i będziemy grać. I ja sobie wszystko będę odkładał do jakiegoś tam, nie wiem, shulkera czy coś i zobaczymy, ile koniec końców uda mi się wygrać, więc wszystko, co będę, chociaż w sumie nie, nawet nie, bo nie muszę nawet do shulkera tego odkładać. Wystarczy, że każdą wygraną będę miał na slash odbierz za każdym razem, więc zaraz zobaczymy. Jedyne co, no to wchodzimy w CoinFlipa i problemem jest to, że aktualnie nikt nie walczy, więc ja mogę sobie zrobić tak, że CF dodaj 32, dodajemy 32 CoinFlipy i tutaj jesteśmy tutaj za 32 smocze odłamki do gry. No i problem jest taki, że nie ma animacji. W momencie, kiedy ja rozpoczynam rozgrywkę, ja nie widzę tej animacji, więc jedynie no z wiadomości z czatu będę widział, czy wygrałem, czy nie. Więc tutaj czekam, żeby ktoś odpalił giereczkę, odpalił ktoś. No i gracz Skibidi Kotet wygrał z kamperem. Przegrałem pierwsze 32 staki. W ogóle w sensie odłamki. Ile tego miałem? Szybkie podliczenie: 9, 18, 20, 21 gier. Tak mamy, czyli 21, 32, 21 razy 32. Szybki kalkulator: 21 razy 32, 670 podzielić na 64. No te 10,5 staka mamy teoretycznie tutaj, więc to zobaczymy, ile będzie. Szukamy dalej. No niestety, szkoda, że nie ma pokazanej tej animacji, no ale muszę samemu odpalać to. No bo ja za każdym razem mówię, no jak gram tylko co 32 i znowu ktoś z nią zagrał. Ciekawe, czy tym razem wygramy. No i wygraliśmy, więc teraz dobrze, dobrze, dobrze. Cieszę się, mamy na slash odbierz. Od razu tutaj na bossbarze nam się pojawiło, że mamy do odbioru, ale ja nie odbieram niczego, nic tutaj nie klikam. Cały czas po prostu będę czekał. No szkoda, że kurczę, no to ja muszę robić ten pierwszy krok tutaj, że no tutaj jest ziomal, nie wiem, 145 smocze odłamki. No i byłyby to emocje, na pewno byłoby fajnie coś takiego zagrać, ale no to się psuje po prostu z moim tutaj zagraniem. Dodajemy sobie znowu 32 odłamki, zobaczymy, czy ktoś wejdzie w grę. No od razu ktoś, cały czas ktoś wchodzi, więc no... No co, no ja nie widzę, niestety nie widzę. I udało się, wygrałem. Znowu macie tutaj na czacie, że Crash Camper wygrał. Więc zagrałem już staka, więc jesteśmy na plusie. Pytanie, czy ktoś tutaj będzie grał 32, widzę, że ktoś gra o staka nie gram, gram tylko o 32 sztuki. Więc może temat będzie taki, że ja napiszę po prostu wiadomość: dawajcie CoinFlip o 32 odłamki, nie? I może ktoś tutaj będzie dodawał i ja sobie wtedy będę wiecie, wchodził do gry, no bo mówię, no bardzo mi zależy na tym, żeby, o jest gościu, no i mamy animację. I proszę, proszę, 32. No i wchodzi Camperinho, wygrana. 32 wygrane kolejne z graczem Zmałpa, więc perfekcyjnie. 3 wygrane z rzędu. Tutaj znowu Zmałpa, nie, dobra, on już tutaj grał, więc niestety. Powiem wam, widzowie, że no niebezpiecznie się robi. Dobra, pusty hit teraz o 32 i kogo to będzie? Chyba moje? Moje, znowu moje, znowu wygrałem. Widzowie, to jest chore, ile tutaj człowiek obstawia, a jak tutaj to wchodzi, po prostu jak masło, idealnie, idealnie. Tutaj ileś, nie, ja gram tylko o 32, nic więcej mnie interesuje. Mogę sobie, ciekawe czy mogę na przykład zrobić, dodać kilka razy 32, okej, dodałem na przykład 3 razy 32, więc zobaczymy, czy ludzie tutaj będą do mnie wchodzić. Halo? Boją się mnie, wiedzą, że szef tutaj wygrywa, wiedzą, że szef tutaj wygrywa. Ludzie nie grają. Jest Zmałpa o 32, więc tutaj kliknąłem i proszę, animacja. Nie no, widzowie, widzowie, jaki tu jest profi. 10,5 staka mieliśmy zaczynając, a ja tutaj chyba tylko raz przegrałem.
Ale ja nie chcę nic mówić. O, ktoś puścił, zagrał ze mną. Znowu wygrałem ze Skibidi Nicole. Przede wszystkim widzowie, nie chcę nic mówić. Grajcie odpowiedzialnie, to jest niebezpieczne, okej? Okay? Tutaj nie ma co się napalać, to nie jest sposób na pewno na zarobek. Trzeba grać bezpiecznie i odpowiedzialnie. Poszedł kolejne 32 staki, 32 odłamki. No i tym razem przegrałem te 30. No dobrze, nie mogę wszystkiego na pewno tutaj wygrywać, więc no nawet nie jestem zły na to, że tym razem coś przegrałem. Tutaj na spokojnie zostało nam jeszcze troszeczkę tych gierek na pewno tutaj mamy. O, znowu wygrałem giereczkę, więc widzowie, dodamy sobie po prostu jeszcze raz 4 gry. Nawet chyba nie ma co przedłużać. Walniemy sobie więcej tych gierek, zobaczcie w ogóle ile tego jest. 32 sztuki za każdym razem. No naprawdę, mam nadzieję, że zostanie to zaktualizowane. No bo giga lipa, że nie widać tej po prostu animacji w momencie, kiedy to my dodajemy do coin flipa po prostu, wiecie, gierka. No i widzę, że przegrałem raz, przegrałem dwa razy z rzędu przegrałem. Tragedia, cały czas się tutaj coś dzieje. Dodajemy sobie wszystkie, takie, nie wiem, dwie gry może bym chciał sobie zostawić, żeby sobie je zagrać samemu tutaj, żeby tą animację zobaczyć. Tylko że widzę, że nikt chyba nie gra o te 32 za bardzo, żeby ktoś samemu tą giereczkę tutaj stworzył. No, ale widzę, że dużo ludzi się tutaj nagle zrobiło. Nie, no zrobili, kurde, hazardową grę na serwerze. No porażka, nie? Moje są cały czas spalone i do mnie nikt nie dołącza. No z drugiej strony może być taka opcja, że to jest po prostu jakaś za duża kwota. No tu mamy 34, więc zagramy o 34, nie jest to duża różnica. Ale najprawdopodobniej mamy... Nie, przegrałem, jedna kurde główka, o 34 przegrane. No nie powinienem tutaj tego zmieniać, nie powinienem tego zmieniać widzowie totalnie. Cały czas te moje nie schodzą, są odpalone. A nie, coś tam zeszło, nawet nie patrzę już na ten czat. Nawet już nie patrzę na ten czat, niech się dzieje, co się ma dziać. Ciekawi mnie, czy na każdym channelu jakby mamy to samo, że są te same gry na każdym channelu. Wydaje mi się, że tak, no na każdym channelu jest to samo, więc nie ma to większego znaczenia, na którym gramy. Spoko, spoko to jest. Wszyscy grają o mniejszej ilości, no kurde, 5, 15. Ale, no nie wiem, tak nie mam pojęcia, czy jestem na plusie. No jeszcze mamy to jedno zagranie, więc dobra, wiecie co widzowie, walniemy sobie po prostu samemu tego coin flipa o 32 czy coś i mam nadzieję, że po prostu to nam siądzie. Dobra, ktoś zagrał i zobaczymy, czy udało nam się wygrać, czy nie. Niestety przegraliśmy, więc zaczynaliśmy mając 10,5 staka odłamków. Klikam slash odbierz w tym momencie i widzowie mamy ile? 10,5 staka. Można powiedzieć, że wyszedłem na zero, chyba. Nie wiem w sumie, czy zarobiłem. Raczej totalne zero, więc no powiem widzę tak, no jest to niebezpieczne, trzeba na tym uważać, kurczę, nie można się podpalać. Najbezpieczniejszą opcją wydaje mi się, że po prostu trzeba grać, tak wiecie, spokojnie, pod takim względem, że cały czas ta sama kwota i liczyć po prostu na farta, no bo to nic innego po prostu nie jest, jak nie zwykły fart. W ostateczności zagrałbym z kimś jeszcze naprawdę na taką mocną jakąś kwotę. Na przykład tutaj gramy o staka z graczem Zmałpa, zobaczymy czy stak nam siądzie. No widzę, że tutaj ja pierdzielę, co to jest za animacja? Gościu staka sobie wygrał ze mną. Ostatni raz napiszę wiadomość, żeby dawał gdzieś jakiegoś grubego coin flipa, żeby tutaj już na poważną, jakąś mocną kwotę zagrać. Piszę tutaj cały czas na czacie, że gramy na coin flipa na kwotę powyżej 300 smoczych odłamków. No, to byłoby ciekawe. Teoretycznie ostatnią grę wygrałem, więc teraz powinienem wygrać. No niestety, chyba żadnego rywala nie trafimy tutaj na jakąś większą kwotę, każdy się boi, niestety, albo bardziej chcą tego, żebym ja stworzył taką grę. No a mi bardzo na tej animacji zależy, no nie, no mogę sobie zrobić, no CF, dodaj kurde 300, dodam sobie 300 odłamków do gry, no i zobaczymy, czy ktoś tutaj wejdzie. Raczej wątpię, że coś takiego się wydarzy, no bo po co ktoś miałby grać na taką dużą kwotę, no bardziej chciałbym, żeby to ktoś zrobił taką grę. Dobra, trudno, idziemy się bić widzowie, zobaczymy jak tam hity działają. Szczerze coś tam chciałem, coś tam próbowałem, ale no bez szału. Głównie starałem się skupić na tym, żeby po prostu pokopać sobie w nocy, no bo mówię, no mam łopatę 47 aktualnie, dostałem do nejcika małego, no to sobie kopałem, ale tak, no trzeba czekać na jakiś kurde boost ekonomii. W ogóle słyszałem, że coś będzie zmienione, na przykład został giga znerfiony ten miodek i to mi się nie podoba, bo wcześniej na miodku zarabiało się więcej niż na tym zielonym kurcze piasku. Na miodku naprawdę była spoko kasa, a teraz za jednego miodka dostajecie nawet nie $1, a piasek kopiecie giga szybko i cały czas dostajecie $1, więc to tutaj zostało coś popsute. No i ten miodek całkowicie został wyrzucony tak naprawdę z opłacalności kopania. A szkoda, wielka szkoda, no bo było to spoko. Więc to sobie odkładamy, bierzemy sobie itemka, pyk, odpalamy incognito oczywiście. Teoretycznie też jakiś texture pack na klepę. Mam TXT na seta 46, więc najprawdopodobniej powinno to działać tak, że każda część seta, która będzie jako zwykła netherytowa, no to jest, znaczy to, że to jest po prostu jakaś OP część powyżej nowego levela. No tak to
tak mi się wydaje, że jak sobie pójdziemy tutaj do villagerów, no to 47 jest taka, 48 taka, a nie, jednak całe to jest pokolorowane. Dobra, czyli 50 jest tylko. Będę musiał jakoś zapamiętać te kurde sety, że one się tak jakoś tutaj tak one wyglądają. Dobra, lecimy normalnie, zobaczymy, jak to będzie wyglądało z hitami. Teraz po prostu, set się nic nie zmienił, cały czas ta 48. Kurde, no w sensie dwie części 48, przydałoby się zrobić coś lepszego. No ale na chwilę obecną, no musi nam wystarczyć to co jest. Tutaj bije sobie ziomka, no ale co? Kurde, nie wiem, czy ja coś robię nie tak, czy ja mam jakieś małe hity. No bo tutaj, kurde, jak mnie biją, to ja nie wyrabiam, kurde, na koksach czy coś. A ja dowalam ziomka i tu się totalnie nic nie dzieje, nie? Że... prawie go kurde zabiłem, totem upadł i jaka chwila była skupienia. Wejdziemy sobie może tutaj bardziej czy coś. Tu sobie ktoś kopie cemencik, więc wjeżdżam od razu w niego. Zobaczymy, czy coś tutaj się stanie. A nie, od razu ja jestem atakowany przez parę osób. Dobra, na spokojnie, na spokojnie. Nie, ale no serio, te hity są giga przyjemne. Takie, że no tutaj nie dostaję jakoś dużo damage'iku. Chociaż wiem, że ludzie na Mainstarze bardziej wolą te dynamiczniejsze hity niż takie spokojne. No tutaj ziomal, no co? Od razu na jakimś elytra słaperze chyba, ledwo co mu totem padł, a on już elytr na plecy założył, nie? Więc no, typowe, typowe. A dziwne, nigdy na tym, nigdy nie pykałem na elytra słaperze. W sensie na pierwszej edycji Mainstara przez chwilę, bo to była taka nowość. Ale tyle ile razy ja klatę zgubiłem na elytra słaperze, że wiecie, klikasz sobie i często się robi tak, że ta klata ci się buguje. Tutaj ona wypadała, czy mi elytra wypadła. No to teraz po prostu łatwiej jest sobie kliknąć takie coś i kurde już masz tego. Wszystko całego, całą elytrę założoną i tyle. Nie, nie wiem, totalnie, tym bardziej, że to jest banowe. Po prostu, po co szkoda dostać bana za takie coś? Za takie coś bardzo słabe, chciałem powiedzieć, nie? No bo tam, nie wiem. Jeszcze jak ktoś ma jakieś inne cheaty, no to może jako tako jestem w stanie zrozumieć, ale nie wiem, nie opłaca się totalnie. No ten miodek też, nie wiem, musi to zostać zmienione. A co do mojej gry, widzę, że chyba nikt tutaj nie gra dalej o, jak to się nazywa, o kochaną, o kochane 300 odłamków. Dobra, zabiłem jakiegoś ziomeczka, on miał seta, nie wiem, klata 44, miecz 44. Szczerze nie wiem, czy coś to może kosztować. Wydaje mi się, że nie szczególnie. Chociaż nie no, miecz 44, widzowie, te spony na pewno sobie wyrzucę. Ale $500? Nawet pójdę sobie na spawn i od razu zobaczymy. Mój pierwszy frag na serwerze, no to jest porąbane. No ja cały czas siedziałem na tej strefie eventowej, gdzie te fragi się nie zaliczają za zabójstwa, więc raczej każdy wie o co chodzi. Byk, slash rynek open, po prostu zobaczymy. Mieczyk 40, mieczyk 44. Ej, powiem wam widzowie, że giga spoko. 44 najtańsza, $890. Od razu wystawiamy rynek wystaw za 850, no i sobie za tyle pójdzie. Przyjemny, przyjemny kill. Takie darmowe $1000. Ale widzowie, widzę, że wygrałem 300 smoczych odłamków jeszcze w tym momencie. Więc jest giga, giga ciekawie, jaram się. No to chyba już jesteśmy na plusie. Już chyba jesteśmy na jakimś tam plusie, więc naprawdę nie ma co narzekać. Widzowie, subskrybujcie kanał, widzimy się jutro o 20:00, bo robimy daily. No i wbijajcie na Mindset Box PvP.